Panie Tomaszu, no to szybciutko losujemy, żeby nie przedłużać i jest... Andrzej, może odczytaj ty. Proszę Państwa, a ten ekspres do kawy wędruje do Pani Eweliny Konopko. Pani Ewelina Konopko... Jest może z nami Pani Ewelina? Pani Ewelino? Ale mamy numer telefonu, także nie ma żadnego problemu, zadzwonimy do Pani Eweliny. Proszę Państwa, i kolejny szczęśliwy kupon. Pani, Pan tym razem. Pan Michał Budkiewicz. Gratulacje, Panie Michale. Michał Budkiewicz. Może jest z nami Pan Michał? Skontaktujemy się z Panem Michałem. Gratulacje. Oj, Panie Tomaszu, teraz proszę mocno tam zakręcić, bo to jest ta decydująca chwila. Aż dwie osoby, proszę Państwa. Stacja Pani. Wybierą się w taką egzotyczną podróż. Transfer Development. Proszę dobrze pomieszać. Może tam z spodu nawet, co? Nie wiem. Ciężko tu wymieszać ze względu na to, że czy jest tak uprane dużo tych naszych gości wzięło udział. Dobrze. I już. I uwaga, proszę Państwa, wstrzymajmy oddech. Uwaga. Za chwilę dowiemy się, kto wyjedzie na wyspy. Pan czy Pani? No, jeśli to jest Pan, to pewnie zabierze ze sobą Panią, a jeśli to Pani, to pewnie Pan. Miejmy taką nadzieję. Uwaga, nie trzymam Państwa dłużej w niepewności. Proszę Państwa, laureatem, zwycięzcą konkursu Transferomania jest Tomasz Kraczaj. Brawo, Panie Tomku. To Pan? Nasze gratulacje. Nie, Tomasz Kraczaj. Jest może z nami Pan Tomasz? A czy ktoś zna Pana Tomasza może? No nie, no także... to teraz już będzie znany. Będzie znany, natomiast jak mówiliśmy, drodzy Państwo, my poinformujemy o tym, że dzisiaj podczas naszego turnieju był finał wielki tej Transferomanii. Dziękujemy bardzo stacji Pani Wojt Transfer Development. Panie Tomaszu. Mikołaj prosił tak, żebym Panu to podarował. Gratulacje. Dziękujemy za pomoc. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Duże brawa dla Pana Tomasza. Witam serdecznie. Marcin Michniewicz, kierownik stacji Paliw. Dzisiaj właśnie podczas turnieju mikołajkowego mieliśmy przyjemność rozlosować naszą nagrodę główną w drugiej edycji Transferomanii, a mianowicie wycieczkę na Wyspie Zielonego Przylądka. Laureatem okazał się tym razem pan Tomasz Kraczaj, którego serdecznie zapraszam do odbioru nagrody. Skontaktujemy się z Panem oczywiście telefonicznie. Jak widać, warto brać udział w naszym konkursie, odwiedzać naszą stację. Serdecznie do tego zachęcam. Już na wiosnę planujemy kolejną, równie ważną i równie ciekawą edycję Transferomanii, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam.